Cześć, witam Cię w odcinku o tym, jak mówić po angielsku na angielskim. To już drugi odcinek o takim classroom language, czyli o wyrażeniach, których możesz używać w klasie, na zajęciach, po to, aby one w pełni, płynnie mogły przebiegać po angielsku. Że jeśli czegoś nie wiesz, że Cię nie było, że która strona albo czy trzeba to pisać, to obejrzyj dzisiejszy odcinek, powtarzaj te frazy razem ze mną, używaj ich do swojego lektora, używaj jej w grupie, w której się uczysz języka, po to, aby nie marnować żadnej minuty ze swoich zajęć. Podzieliłam te wyrażenia na kilka grup. Pierwsze, którego brakło w ostatnim odcinku, to nie było mnie tydzień temu, nie było mnie na ostatnich zajęciach. Jak to powiedzieć? I was absent last week. I was absent last time. Absent, czyli nieobecny. Byłem nieobecny. Jeśli chcesz to odwrócić, I wasn't present. Bo jak sprawdzamy obecność, my Wencjo nie sprawdzamy obecności, bo u nas wszyscy kursanci mieszczą się przy jednym stole, więc lektor widzi, kto jest, a kto nie jest, bo przy tym stole z nimi siedzi. Albo na macie siedzimy z kursantami, jeśli to dzieci. Wiem jednak, że w dużej grupie, czy to jest w szkole na przykład państwowej, sprawdza się obecność i wtedy mówimy absent, present. Tak jak ten prezent na święta, czy na urodziny. Zresztą w małej grupie też Ci się przyda. I was absent last week. Can you explain this again? Can we start from this exercise? Tak? Czy możesz to wyjaśnić, czy możemy zacząć? To już było tydzień temu. To, co mam dla Ciebie dzisiaj. Grupa wyrażeń dla tych nieogarniętych, co lubią odpływać myślami i nie wiedzą właśnie w sumie to, która strona? Więc możesz zapytać, excuse me, what page are we on? What page are we on? Czyli na której jesteśmy stronie i to on, bardzo dobrze, że jest tam na końcu zdania, tak jest po angielsku naturalnie. What page are we on? Jeśli to dla Ciebie za długo, możesz powiedzieć, sorry, which page? Which page? Dosłownie, która strona? Sorry, which page? Jeśli w ogóle się zgubisz, to możesz zapytać, sorry, what are we doing now? No bo gdzieś tam myślami się odpłynęło. What are we doing now? Co my teraz zrobimy? Which exercise are we doing now? Albo what are we talking about? Jeśli tak jak na naszych kursach, rzadko robimy ćwiczenie za ćwiczeniem, prawie nigdy, to nie pytasz, które ćwiczenie, ale może się przydać. What are we talking about? What are we discussing? I spójrz, usłysz, talk about, to about, tak jak which page are we on, ma to about na końcu. Ale słówko discuss nie potrzebuje o, nie dyskutuje się po angielsku o, tylko się dyskutuje, coś się przedyskutowuje. What are we discussing? Bo ja bym też chciała się odezwać. Jeszcze dla tych, co nie wszystko wiedzą, możesz zapytać, do we have to write this down? Do we have to? Have to to musieć. Do we have to? Do I have to write this down? Czy ja muszę to zapisywać? Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I kiedy już na końcu zajęć, gdzieś Ci umknęło, co jest na zadanie. A u nas przeważnie, zawsze coś na zadanie jest, bo praca na zajęciach to jedno, a to, co się samemu włoży w domu, to drugie. Więc u nas zawsze są słówka na platformie i zawsze coś tam do zrobienia jest. Nie musi to być dużo, ale coś musi być. No i jak to o to zapytamy? Co na zadanie? What is the homework? Tak po prostu. What is the homework? Jeśli przyjdziesz, nie było Cię i zupełnie nie wiesz, o co chodzi, no można się u nas na grupach o to dopytać w naszej szkole. Ale dobra, no powiedzmy, że się nie udało, to zapytasz, what was the homework? Nie what is, tylko what was the homework? A o tym, jak powiedzieć, że nie mam zadania, mówiłam w poprzednim odcinku. Wróć do niego, jeśli nie wiesz. Mam jeszcze dla wyrywnych. Shall I clean the board? Lubię takich, co to chętnie się do czegoś wyrywają. To
też można w sobie wypracować. Zresztą u nas się nie da, bo jak się nie wyrwiesz, to i tak cię wyrwiemy, bo grupy są tak małe, że każdy jest wyrwany co chwilę. Ale zawsze jest taki, co się zgłosi. Sielaj. Sielaj, jeśli chcesz coś zrobić, jeśli coś chcesz zaproponować, że coś zrobisz, to zaczynasz od sielaj. Shall I clean the board? Shall I close the window? Shall I open the window? Shall I pull down the blinds? Shall I pull up the blinds? Pull down, ściągasz rolety w dół. Pull up, dajesz je w górę. Możesz zaproponować również coś ze światłem. Shall I turn on the light? Albo jeśli, w sumie nie wiesz, czy tak, to zapytaj. Can I turn on the lights? Can I turn off? Jeśli chcesz je wyłączyć. Jeśli chcesz wyjść, nie mówiąc po co, ładnie zapytasz may. Mówiłam o tym ostatnio. Can, pytasz bezpośrednio, may trochę bardziej uprzejmie, więc zapytasz. May I go out? May I go to the toilet? Jeśli chcesz nam obwieścić, gdzie i po co. A jeśli chcesz jeszcze do nauczyciela, na przykład z takich próśb, których nie ma w tamtym odcinku, czy mógłby mówić głośniej, czy mógłby mówić w jakiś tam inny sposób? Can you speak louder? Can you speak up? Can you speak up? Czy możesz mówić głośniej? Daj mi znać w komentarzu, czy wyrażenia ci się przydadzą, czy mówisz po angielsku na angielskim i czy zaczniesz. Zapraszamy cię do Encio. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku i tak dalej. Po to siedzimy przy jednym stole wraz z lektorem, żeby swobodnie rozmawiać i używać tych i wielu, wielu innych fraz. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!